zasadzie to dobry wieczór. Mógłbym wam powiedzieć. Jesteśmy w Meridzie. Takie miasto. Po wczorajszej całodziennej w zasadzie podróży przez Rio Lagartos aż właśnie tutaj do Meridy. Dzisiaj wyciągnąłem kamerę. W zasadzie wyciągnąłem, bo wcześniej robiłem zdjęcia, nie? Więc nie nagrywałem, ale stwierdziłem, że teraz wieczorem wam pokażę trochę, jak wygląda to miasto. Od razu mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Przepisy w Meksyku są jak kodeks piratów w Piratach z Karaibów. To jest tylko zbiór wytycznych. Nikt nie traktuje tego tutaj tak naprawdę poważnie. Rio Lagartos jest tak jak inne duże miasta meksykańskie. To znaczy, w zasadzie ma dwie twarze. O, może teraz mi się lepiej widać. W zasadzie ma dwie twarze. I te dwie twarze miasta właśnie chciałem wam pokazać. Dlatego, że hotel mamy w takiej dzielnicy, no powiedzmy, mocno zaniedbanej. Znaczy to stwierdzenie, że coś jest niezłym Meksykiem tutaj jak najbardziej się sprawdza. Natomiast poza tym mamy też tutaj ulice, które są stricte pochodne jeszcze takiej zabudowie kolonialnej, które pokazują, jak to miasto było piękne no dawno, dawno temu w zasadzie, ale już dzisiaj już tam nie pójdę, pewnie pójdę tam jutro, ale pokażę wam, jak wyglądają te uliczki kolonialne. My w zasadzie idziemy teraz coś zjeść, bo godzina jest u nas 18, czyli u was pierwsza w nocy. Idziemy sobie coś zjeść, jest troszkę chłodniej, dzisiaj się pochmurzyło, ale pochmurzyło się dopiero po południu. Dlatego, że to jest teraz pora deszczowa. Natomiast to jest chyba pierwszy pochmurny dzień od 7 dni, kiedy tu jesteśmy, nie? No. O. My idziemy zjeść coś do takiej knajpki, która się nazywa Casa de Maya. Ktoś nam ją tu polecił. W ogóle ludzie są strasznie przyjaźni tutaj. Wiadomo, że połowa z nich to naganiacze i próbują nagonić sobie klientów do różnego rodzaju restauracji, ale... Ale w ogóle ludzie są sympatyczni. Rozmawialiśmy, że tu na Jukatanie, gdzie jesteśmy, ludzie są milsi, jest dużo bezpieczniej niż na przykład na północy Meksyku. Oni nazywają to między innymi, znaczy nie nazywają, oni to tłumaczą między innymi tym, że tutaj mieszkają potomkowie Majów. Nie jest to, znaczy jest to rdzenna ludność tutaj, natomiast nie jest to rdzenna ludność centrum Meksyku, czyli tam, gdzie jest Mexico City. Jest duży hałas, sorry, ale mam nadzieję, że to zniesiecie. Wracając do tego, tutaj macie potomków Majów, którzy siebie uważają za, z jednej strony za milszych i za to, że tutaj jest bezpieczniej, oni jak gdyby sobie to przypisują, że wcale się nie dziwię. Z drugiej strony dzisiaj trafiliśmy na protesty na placu, to jest Plaza de Grande, jakoś tak to się nazywa. Generalnie duży plac. Właśnie idziemy w tamtym kierunku. I tam odbywały się dzisiaj protesty. Właśnie ze względu na to, jak nierówno traktowani są Meksykanie z Yucatanu w stosunku do Meksykan na przykład z północy czy z Mexico City. To znaczy, że mają pretensje do swojego rządu, że nie są traktowani tak samo jak reszta Meksyku. I korek. Ale chciałem wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, może uda mi się pokazać. Koło nas jedzie Chevrolet. U nas możecie go znaleźć, to jest 3000 Chevrolet 3500. U nas możecie go znaleźć jako normalnego trucka, czyli normalnego pick-upa. Tutaj pick-upy są traktowane jako baza do wszelkiego rodzaju pojazdów, od ciężarówek, przez mikrobusy, przez wozy policyjne, kurczę, no wszystko na nich budują, znaczy zdejmują pakę i zabudowują na tym wszystko. Najbardziej chyba boli mnie to, że bardzo częstym samochodem, który stanowi tutaj bazę do tego, żeby coś zabudować na tym samochodzie, jest
Ford F-150. Mój mokry sen, absolutnie choruje na ten samochód. Kiedyś na pewno go będę miał. Natomiast niestety nowy F-150 w Polsce można kupić tylko i wyłącznie sprowadzony, dlatego że nie jest on dostępny w normalnej dystrybucji Forda. O, a ciężka ta kamera. I można go kupić tylko sprowadzonego, co z podatkami, akcyzami i tak dalej, powoduje, że kosztuje 500 000 zł. Tutaj stanowi baza do wszelkiego rodzaju pojazdów. Przysięgam, w miarę nowe, takie trzeba liczyć między 2010 a 2020 rokiem, stanowią bazę absolutnie do wszystkiego. Budują na tym wszystko. Na Dodge'ach, Ramach, właśnie na F-150-kach, na wszystkim. Są bardzo kreatywni Meksykanie, jeżeli chodzi o zabudowy tego typu pojazdów. Włącznie właśnie z pojazdami policyjnymi, bo już widzieliśmy na pojazdach policyjnych wszystko włącznie z zabudową, ławką do przewożenia większej ilości policjantów. Pomimo tego, że tu wszędzie są światła, to 3/4 z nich nie działa, a nawet jeżeli działają, to w większości przypadków i tak ruchem kieruje policja. Nie wiem, dlaczego tak jest. Tak jest. Pierwsi nie przestrzegają w zasadzie żadnych przepisów. I do tego wszystkiego... znaczy przepisy, jeżeli chodzi o ruch taki na skrzyżowaniu, przestrzegają samochody, jeżeli jest policjant. Natomiast pierwsi łażą jak u nas w małych wioskach. Wszystko wszędzie. Zobaczcie, pokażę wam teraz, to jest ten Piazza de Grande, on się jakoś tak nazywa, zobaczcie. Na tym placu jest bardzo ładnie, są przestrzeżone drzewa i budynki dookoła są bardzo ładne. To jest ten jeszcze styl typowo kolonialny. Podejrzewam, ciężko mi jest twierdzić, musiałem podkreślić historię Meridy, czy to jest jeszcze po kolonii hiszpańskiej, czy po francuskiej. Tu się przewinęło bardzo dużo ludzi, nacji, o czym wam zaraz opowiem. O pojedzeniu wam opowiem. Natomiast takie miasto jest podzielone na takie części, gdzie właśnie macie takie miejsca no, typowo zadbane, albo przynajmniej gdzie ludzie starają się chociaż trochę o to dbać, czy rząd Meksyku stara się to dbać, i miejsca takie, gdzie mieszkamy, gdzie jest syf, kiła i mogiła. I raczej nie ma się tam przekonania bezpieczeństwa, chociaż jest spoko, jest bezpiecznie, natomiast no, jak tam wchodzicie, to amen w pacierzu. Una buena champola. Ok? Champola, es un vaso de leche con una bola o dos de helado adentro, pero es una champola. Y aquí... Hej, powiem wam, że kultura tych truposów tutaj, w ogóle oni mają kulturę nieboszczyków, taką śmieszną trochę, ale jest kozak i w wielu miejscach, zresztą na zdjęciach zobaczycie, w wielu miejscach takie figurki truposzczaków są zajebiste, a no dobra, będziemy jeść teraz. Dobra, słuchajcie, jakbyście kiedyś trafili do tej knajpy, to zamówcie sobie, to jest Casa de Maya, zamówcie sobie hamburgera Classic. Podziękujecie mi później. Kurde, kapie z nieba, rzeczywiście. Więc idziemy. What? No. Zobaczcie, tutaj macie sklep, który się nazywa OXXO. On jest w bardzo wielu miejscach w Meksyku. I w zasadzie zrobicie tam podstawowe zakupy, kupicie internet, doładujecie kartę, załatwicie tam wszystko. Może trochę być kasza, bo już się zrobiło ciemno, ale trudno. Słuchajcie, a propos trochę. Mówiłem wam o tych protestach, które dzisiaj były, więc troszeczkę historii Meksyku. Gdzie przejdę? O! Bo sytuacja troszkę wygląda tak, że tu sobie żyli lokalni Indianie, czyli Majowie, Aztekowie, bla bla bla, wszystkie te ludy.
aż w 1518 roku pojawił się tu pan Cortes i jego 600 kolegów i wytłukli Azteków prawie do nogi, a było ich kilkaset tysięcy. Piszą, że mieli szczęście, oczywiście mieli przewagę militarną, bo mieli broń palną i tak dalej, no wytłukli. I tak Hiszpanie się tu rozpanoszyli na dobre. Idziemy głównym placem? Żona? Dobra, i tak Hiszpanie się tu rozpanoszyli na dobre. Aż zaczęli się mieszać z lokalną ludnością. I tą mieszankę wybuchową nazwano kreolami. Ci właśnie kreolowie, kreole, czy ludy kreolskie, postanowiły, że chcą być niepodległe, więc tłukli się 10 lat z Hiszpanami i w 1821 roku uzyskali niepodległość. Natomiast cały czas pozostaje ta sytuacja, że oni uznali, że oni są lepsi, tak? Znaczy generalnie potomkowie Hiszpanów, tak? I stąd te właśnie, które tutaj są, dlatego że na Jukatanie większość ludności to są potomkowie Majów. To nie jest mieszanka ludności hiszpańskiej, tylko jak gdyby potomkowie ludności lokalnej. Natomiast na północy Meksyku większość to jest mieszanka ludności kreolskiej. Dlatego wciąż jest to, że oni uważają, że oni są lepsi. I dlatego, jak gdyby, są właśnie, dlatego że północna część Meksyku gorzej traktuje część Meksyku, tutaj Jukatan, tak? Natomiast, idąc dalej, w 1821 roku osiągnęli niepodległość, ale zaraz stracili Teksas. A mówi się, że tam w ramach jakichś tam utargów, ale generalnie z historii, którą wyczytaliśmy z żoną, wyglądało to tak, że Meksykanie, czy ta ludność kreolska wyraziła zgodę na osiedlenie się tutaj kolonistów amerykańskich. Ale po pewnym czasie ci koloniści stwierdzili, że no generalnie ten Teksas to oni chcą, żeby on był ich. No i się zaczęły właśnie. Przyjechał jakiś tam sobie generałek z Ameryki i powiedział, że El Rio Grande to teraz będzie granica i generalnie to Teksas to będzie należał do Meksyku. No i wszystko fajnie, pięknie, ale Meksykanom się to nie spodobało. Możemy zostać. Namiot. W posadzie, nie, na posadzie. Dobra, zostaniemy. Zostaniemy na pokaz świateł. Tylko wiesz co, tam jest chyba już ten jakiś namiot rozwinięty. Może chodźmy tam, żeby na nas nie napadało, co? No dobra, to możemy sobie usiąść tutaj, gdzie bądź. Dobra, opowiadam dalej. No więc generalnie Meksykanie zaczęli tłuc Amerykanów. No za to, że Amerykanie bezprawnie zajęli im coś gruntu. Za to Amerykanie stwierdzili, że uznali to za akt agresji Meksyku na Stany Zjednoczone i wywołali im wojnę. No i spuścili im łomot, no nie oszukujmy się. Po drodze przypałętali się Francuzi, którzy sobie tutaj porządzili 20 lat. Natomiast, jakby to powiedzieć, gościa, którego tu wyznaczyli na władcę, no skończył lekko gorzej, bo jak Meksykanie wytłukli, czy kreolowie wytłukli Hiszpanów, to wicekróla puścili wolno. No niestety, jak wytłukli Francuzów, to nominowanego tutaj na to, żeby rządził, no już jakby nie puścili wolno, tylko delikatnie go rozstrzelali. I tak, słuchajcie, to się toczy do... Nie chcę was okłamać, 1900 któregoś roku chyba? Kiedy tutaj ta władza się zmienia, przewija, aż w końcu do władzy dochodzą lokalni tutaj. Natomiast to są rządy dyktatorskie, populistyczne i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, ten rozkład tego kraju trwa tak naprawdę do 2000 roku, kiedy po raz pierwszy w 2000 roku, zobaczcie, to jest ponad 100 lat, bo to Francuzi dostali łupnia w 1866 chyba i minęło 130 parę lat,
zmian tych rządów tutaj, tych jakby przerzucania władzy i rozbiórki tego kraju, dopóki w 2000 roku nie były tu normalne wybory. I nadal są niesnaski polityczne, właśnie między innymi z tego powodu, że no rząd jest w Meksyku, nie w Mexico City. A większość tego rządu no nadal stanowi ludność meksykańska, ale jest to jakby potomkowie ludów kreolskich i traktują tą część Meksyku na Jukatanie troszkę gorzej. O, dobra, idę obejrzeć sobie iluminację świetlną. O Jezus, jest 9:15, już jest gorąco jak w piekle. No właśnie zapakowaliśmy się do naszej srebrnej strzały i ruszamy dalej. O, parking hotelu, zobaczcie. Slums Attack. Ale jeszcze pojedziemy na główną ulicę Meridy, bo chciałem jeszcze wam pokazać, jaki jest kontrast pomiędzy tym, gdzie na przykład mamy hotel, czyli tymi, nazwijmy to, uboższą dzielnicą, a jak wygląda ulica Reprezentacyjna, jak bardzo to się, jak bardzo się rozjeżdża, jak bardzo jest skontrastowane to, jak wyglądają tutaj miasta. Jedziemy dalej. Czyli generalnie jedziemy do Bacalary, ale po drodze mamy jeszcze parę rzeczy do zwiedzenia, więc postaram się wam to wszystko pokazywać. Nie wiem, jak potem te odcinki, bo szczerze mówiąc ściągnąłem materiał na razie do Hallbox. Ściągnąłem... Znaczy w zasadzie ściągnąłem całą podróż do Meridy. Meridę jeszcze nie ściągnąłem, bo nagrywałem wczoraj. Ale ten, ale jeszcze nie wiem, jak podzielę te odcinki, więc sorry. Taki mamy klimat. O, my ruszamy w trasę. Także widzimy się w trasie. Dobra, chyba się nagrywa. Słuchajcie, zobaczcie, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o... To jest główna ulica Meridy. Aż wyjdę, wam pokażę, jak to wygląda. O, zobaczcie. Główna Reprezentacyjna ulica, osadzona bardzo dużą ilością kamienic takich kolonialnych jeszcze, w stylu kolonialnym albo pokolonialnych, tak? Bardzo reprezentacyjna, czysta, zielona, w miarę zadbana, znaczy jak to w Meksyku może być zadbane, nie? Natomiast tak jest tu ładnie, tak? Walmart. To jest Walmart, tylko on w Meksyku, Walmart to troszkę nie tak jak Walmart w Stanach, to znaczy to tak wygląda bardziej jak Tesco w Polsce, nie? Natomiast tu jest elegancko, zobaczcie, jaki jest wielki kontrast pomiędzy tymi dzielnicami, które są no slumsami po prostu tak naprawdę, a dzielnicą reprezentacyjną. To jest dość ciekawa sytuacja, dlatego że u nas w Polsce na przykład taka rozbieżność pomiędzy różnymi dzielnicami skończyła się lata temu. Tutaj ona wciąż jest, tak? I jest bardzo, bardzo widoczna. Bardzo duże zaniedbanie tych obiektów, które są na obrzeżach, czy w tych biedniejszych dzielnicach. Tam jest bardzo dużo pustostanów, ruin i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w miarę to jest utrzymane. Dobra, my jedziemy sobie jeszcze zobaczyć główne rondo. O tam. I lecimy dalej. Czekajcie, zdejmę maskę. Może jednak powinienem ją założyć. Słuchajcie, jesteśmy w Uxmal. Tutaj to jest coś podobnego do Czyczynice. Też macie piramidy i cudawianki. Problem niestety tutaj polega na tym... Słuchajcie, zobaczcie światło. Dobra, jest okej. Okay. Jest okej? Okay. Jest okej. Okay. Problem polega na tym, że do Czyczynice nas wpuścili z aparatem. Nie mogliśmy nagrywać tym aparatem, więc nagrywać mogło prosem. Ale z aparatem mogliśmy wejść. Tutaj bilet kosztuje 100 zł za jedną osobę. Za GoPro trzeba zapłacić dyszkę 10 zł, a z aparatem normalnym w ogóle nie można wejść. Trzeba zostawić aparat normalny, więc nastąpił bunt i po prostu nie wchodzimy. Bo uważamy, że zapłacenie 200 zł za, czy 100 zł za osobę plus jeszcze dyszki za GoPro i niemożność wzięcia aparatu normalnego, to już jest przegięcie bagiety. Więc bunt i jedziemy dalej. To nara.